Witam państwa serdecznie. Powiem dzisiaj o najnowszych książkach, które są e, dosyć istotne jak zwykle. E, wydaje mi się, że najważniejszą książką z tych jest książka Cywilizacja Światła. Jest to książka uzupełniająca e, książki Przemiany na Ziemi Jako Wrota do przyszłości oraz Sztukę Rozwoju w Nowej Epoce. E, ona opisuje to, co się będzie działo, ale z punktu widzenia konstruktywnego planu, czy konstruktywnego aspektu planu przemian, nad którymi dotychczas za bardzo się nie zatrzymywałem. To znaczy, mowa tutaj jest o tym, w jaki sposób będzie następowało przewartościowanie człowieka. I co konkretnie będzie dawać, jakie skutki będzie dawać na poziomie indywidualnym danym ludziom, ale też co będzie dawać cywilizacji czy światu. Jest to książka o tyle szczególna, że ona jest przygotowana pod kątem wydarzeń z najbliższych miesięcy tych, które się będą wkrótce dziać, dlatego że jej opublikowanie wcześniej. Byłoby troszeczkę przedwczesne, troszkę by wyprzedzało wypadki za bardzo. Natomiast wydaje mi się, że jej specyfiką jest to, że ona będzie, że jej treść będzie lepiej zrozumiana i, i będzie bardziej zauważona z punktu widzenia tego, co się wkrótce będzie działo w najbliższych paru miesiącach, to znaczy, teraz mamy połowę września 2021 roku. Książka ta przedstawia ten sam plan przemian czy rozwoju cywilizacji, wyprowadzenia jej z dołka, w jakim, się, w jakim się znalazła, który opisywałem w przemianach na Ziemi, i załącznikiem do tego była też książka Sztuka Rozwoju w Nowej Epoce. Ten sam plan. Tylko tyle, że z innego punktu widzenia, i przedstawiam tutaj nowe informacje. O tych, o tych sprawach, o których nie pisałem albo prawie nie pisałem dotychczas. Pierwszą z takich rzeczy jest, którą wydaje mi się, że warto, żebym jakby, żebym zwrócił uwagę na to, to jest kwestia źródeł tego, co się z ludźmi dzieje. Ja to opisałem w nowy sposób, nie z punktu widzenia teorii psychologicznej, tak jak to było w przemianach na Ziemi. Tylko z punktu widzenia teorii analizy transakcyjnej, tak się to nazywa, która bardzo dobrze opisuje to, co się dzieje i wyjaśnia to, skąd takie blokady się w ludziach biorą. Jest to uzupełniający opis, nie negujący tego wcześniejszego i w sumie bardzo ciekawy, tak mi się wydaje. Ale przede wszystkim w tej książce Cywilizacja Światła jest o tym w jaki sposób zmiany w ludziach będą następować, jak, dzięki czemu oni będą przyjmować przewartościowanie ludzi, człowieka, osobowości, rdzenia człowieka i tak dzięki czemu, co będzie wymuszać. I tutaj to, co napisałem, jest czymś zupełnie nowym. W ogóle nie pisałem o tym do tej pory. A jest to bardzo ważne. I pierwszą z takich rzeczy jest to, że szykuje się rewolucja taka technologiczna, ukierunkowana na robotyzację, wprowadzanie sztucznej inteligencji, automatyzacji i różnych takich rzeczy w powiązaniu, które będą tak naprawdę wywoływać bardzo poważne przewartościowanie świata. I to są czynniki niezależne, że tak powiem, od apokalipsu, czyli od tych zewnętrznych źródeł, od tego, co będzie tak jak na przykład poczucie bankructwa tego świata, co będzie wywoływało zmiany w ludziach i zmiany percepcji, to, będą, to są czynniki zupełnie inne, ale ja w tej książce bardzo obszernie to opisałem. Bardzo Mam nadzieję, że ciekawie, w oparciu o mało znane ludziom źródła, że to wywoła bardzo silny nacisk na zmianę jakby wzorców rozwoju człowieka, czyli edukacyjnych, wychowawczych i tak dalej, generalnie będzie prowadziło, będzie wymuszało przyjęcie zupełnie innych wzorców człowieka. To znaczy człowieka bardziej otwartego na rozwój, bardziej kreatywnego, bardziej świadomego. Dlatego, że ludzie, którzy tak jak ci, których generalnie tworzy, tworzy obecny system, nie są zdolni do samodzielnych wyborów powiedzmy czy podejmowania samodzielnych wyborów nie są twórczy nie są kreatywni nie są oryginalni nie są indywidualistyczni w zasadzie to tacy ludzie zostaną bardzo szybko zamknięci na ślepy tor ewolucji i dla nich po prostu nie będzie miejsca przewiduje się według raportu zdaje się że OECD że do 2030 roku, uwaga, to jest dosyć ważne i, i to jest dosyć ciekawym, myślę, zwiastunem tego, co ja tu opisałem, że tylko do 2030 roku, to jest w ciągu 9 lat najbliższych, zniknie w Europie, zniknął w Europie 53 miliony miejsc pracy z tego tytułu wprowadzania tych zmian technologicznych. Co można by, jeśli by to przełożyć na Polskę proporcjonalnie, to by wychodziło, że w Polsce zniknie około 4,5 miliona miejsc pracy. I będą te, tą pracę tracić ludzie ci głównie, którzy są właśnie zamknięci na ten prawdziwy rozwój. Więc to będzie coś takiego, co będzie potężną siłą, niespotykaną do tej pory, wymuszającą przewartościowanie, a to będzie. Przypominam, jedynie dodatkowy czynnik wymuszający takie przeorientowanie. Więc to, co będziemy widzieć, tak naprawdę w ciągu najbliższych tych kilku paru lat, w zasadzie, to będzie skumulowanie się wszystkiego, wszystkich sił działających na wszystkich możliwych płaszczyznach, z duchową włącznie, które będą wywoływały zmianę w ludziach, zmianę orientacji, czy zmianę. Zmianę percepcji, generalnie zmiany w osobowościach ludzi. To będzie wymuszało w sposób bardzo silny, tak silny, w sumie, jeśli się to podsumuje, te czynniki tak silny, że czegoś podobnego nie było nigdy w historii Ziemi. Więc warto się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, co ludzi czeka. I jest to bardzo ciekawe. Tak, mam, na, mam nadzieję, że okaże się ciekawe i na pewno jest nowatorskie. Na pewno tego, co tutaj opisałem nie, nie ma w takiej postaci, przynajmniej z, tej, z punktu widzenia tej perspektywy, nie opisywano dotychczas w polskich źródłach w ogóle. Drugim, a w zasadzie nie drugim, tylko kolejnym, bo te zmiany technologiczne to też nie był pierwszy czynnik, który będzie wymuszał zmiany percepcji czy zmiany no, jakby budowy osobowości ludzi. Wzorców rozwojowych, powiedzmy, to też nie był pierwszy czynnik, tylko kolejny, bo wcześniejsze, jeśli to tak mówimy się, że wcześniejsze, opisałem w książce Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, książce Sztuka Rozwoju w Nowej Epoce, która przypominam, jest bardzo ważna, jest niezbędnym uzupełnieniem tych książek, o których mówię. Ona jest bardzo ważna i ona jest też przyszłościowa, tak samo jak ta. Ale kolejnym czynnikiem bardzo ważnym, który dotychczas opisywałem słabo, tak można powiedzieć, będą zmiany na poziomie duchowym, które to samo będą prowadzić do tego samego. To znaczy to, co widzimy już w tej chwili, a co jeszcze będziemy widzieć w dalszych powiedzmy odsłonach, to jest upadek dotychczasowych religii zierarchizowanych, sformalizowanych. I, no, można powiedzieć, zrytualizowanych, prawda? Religii dogmatycznych. Widzimy to na przykładzie chrześcijaństwa, to znaczy kościoła, ale będziemy to widzieć w przypadku nie tylko chrześcijaństwa. Niedługo, tego już nie będę tu rozwijał, bo nie jest to książka o, o, o przemianach religijnych. Natomiast to, co widzimy, to jest. Jakby to powiedzieć, obrzydzenie ludziom religii dogmatycznej, takiej schierarchizowanej, zrytualizowanej. To jest proces, który następuje bardzo szybko, bo jeśli sobie przypomnimy, przypomnimy sytuację na przykład sprzed pięciu czy dziesięciu lat, to takie, czegoś takiego jak to, że młodzież, dzieci masowo będą odchodziły od. Od religii, od lekcji religii na przykład, tego ludzie by sobie po prostu nawet nie wyobrażali 5 czy 10 lat temu. Ja podejrzewam, że 10 lat temu, jakby ludziom powiedzieć o czymś takim, że Kościół w Polsce upadnie, że Polska będzie krajem przodującym w Europie pod względem tempa sekularyzacji, itd, to ludzie by prawie nikt by w to nie uwierzył, prawda? Więc to pokazuje, że te zmiany następują bardzo szybko. I to, do czego to będzie prowadzić, to z jednej strony będzie odchodzenie od takiego rozumienia religijności, jakie było dotychczas, ale z drugiej strony to, co będziemy widzieć, to będziemy widzieć narastające odczucie czy przeczucie, że mamy apokalipsę, narastające odczucie takie u ludzi. Dlatego, że będą się działy rzeczy takie, które ludziom najłatwiej będzie wytłumaczyć jako interwencje, powiedzmy, że nadnaturalne. Takiego słowa umownie tutaj użyję. Ono może nie jest najlepsze, ale, ale jest to pewien, pe, pewien skrót myślowy, powiedzmy. Że. Więc y, będzie narastające odczucie, że, y, że świat się wali, że mamy apokalipsę, co będzie prowadziło do tego, że... Ten upadek dotychczasowych religii i kościoła w szczególności nie będzie automatycznie przekładał się na, 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 zanik na zanikanie duchowości, dlatego że ona będzie narastać paradok paradoksalnie. Tyle tylko, że będzie iść, yy, może nie tyle, że będzie iść, co ludzie będą szukać zupełnie innych dróg rozwoju duchowego i manifestacji duchowości niż to było dotychczas. I w zapowiedziach zostało to wyjaśnione, na przykład w trzecim testamencie, ale równie dobrze do takich wniosków można dojść w tej chwili już na podstawie analizy tego, co się dzieje, po prostu wydarzeń bieżących, że to będzie, tak by zostało zapowiedziane, tak jak powiedziałem, i, i, i można odnieść takie, taki, takie wrażenie na podstawie analizy faktów, że to będzie prowadziło do wykrystalizowania się, Duchowości opartej na ewolucji duszy. Na indywidualnym kontakcie z Bogiem czy z istotą duchową, prawda? Jakkolwiek by tą istotę nie nazywać, bo przecież w różnych częściach świata będzie to miało różną formę. Ale generalnie to będzie prowadziło do tego, że, że będzie powstawała religijność związana z oczy, oparta czy ukierunkowana na rozwój, na ewolucję duszy. I to będzie bardzo ważnym czynnikiem, tak naprawdę, wspomagającym te przemiany w ludziach, zmiany percepcji, poszerzanie percepcji, poszerzanie horyzontów człowieka, przebudowę człowieka, zmianę wzorca człowieka, dlatego że będzie wspierać. Te nowe drogi rozwoju, które opisałem, tak jak mówię w książce Sztuka Rozwoju Nowej Epoce, i chociażby dlatego ona jest też bardzo ważna tutaj, nie da się jednej zrozumieć bez drugiej, to od razu mówię. I to będzie wspierało tę drogę rozwoju człowieka, prawdziwego rozwoju człowieka, ta duchowość ukierunkowana na ewolucję duszy, dlatego że jedno będzie drugą odsłoną, drugi... To będą dwie odsłony tego samego w zasadzie zjawiska rozwoju, prawda? Więc skutek tego będzie taki, że ten nowy, prawdziwy rozwój człowieka zostanie zakorzeniony wśród ludzi na poziomie religijności, duchowości. Na poziomie symbolicznym i stanie się podstawą nowego etosu, generalnie duchowego, w ogóle. Ten rozwój, ten prawdziwy rozwój. Więc to też będzie bardzo, czynnikiem, który będzie bardzo mocno tę drogę przewartościowań ku prawdziwemu rozwojowi wspierał yy, i który, którego nie opisywałem w zasadzie dotychczas. Yy, I także. Ta książka, mimo że na pierwszy rzut oka może się wydawać pewnym powtórzeniem książki Przemiany na Ziemi jako Roda do Przeszłości czy Sztuki Rozwoju, to jednak tak nie jest. Dlatego, że to wrażenie pozornego powiedzmy powtórzenia wynika z tego, że plan jest jeden. I wszystkie te książki opisują ten sam plan, tylko tyle, że ta książka przedstawia te sprawy z innego punktu widzenia, Kładzie nacisk na inne rzeczy, niż kładłem nacisk wcześniej. I tak to, tak to wygląda. Także książka ta prezentuje bardzo szerokie ujęcie, rozszerzające, poszerzające bardzo ujęcie tego transformacji człowieka, powiedzmy, tak, tak, tak to nazwijmy, która się dokonuje i która się wkrótce będzie dokonywać coraz szybciej. Na jej zakończenie. Jej zakończeniem jest też kilka aneksów uzupełniających wcześniejsze książki, i rzeczą bardzo ciekawą tutaj jest, są dwa takie aneksy. Pierwszy opisujący konkretnie nową edukację, taką, którą Niemcy wprowadzali na początku XX wieku. Ja już opisywałem to, że to była najskuteczniejsza droga przewartościowania rozwoju człowieka w historii nowożytnej. I ja tutaj temu poświęciłem troszkę miejsca, nie, może nie dużo, ale przedstawiłem bardzo ciekawe informacje na ten temat, bardzo ciekawe wskazówki pod kątem tego, jak metody nowego, jak drogi nowego rozwoju będą wypracowywane w przyszłości najbliższej. Więc to będzie, z tego punktu widzenia, to jest pewna podpowiedź, po, pewną podpowiedzią, dlatego, że zawiera bardzo ciekawe informacje, na których, z których można czerpać pewną naukę, prawda, odnośnie tego, jak nowe, nowo, nowe podejście będzie wypracowywane w różnych miejscach, czy w różnych, w różnych krajach. Jeszcze jeden aneks jest też, mi się wydaje, bardzo ważny. On mówi o tym, co skrótowo w książce Przemiany na Ziemi jako obrota do przyszłości opisałem jako trend do feminizacji, to znaczy do, w sensie feminizacji w sensie jungowskim. Jest to zjawisko, które rozwija się głównie na Zachodzie, które prowadzi do tego, że Upada tradycyjna rola mężczyzny i yy... Co wynika z tego, że generalnie głównie edukacja i, i wzorce kulturowe są nastawione jakby przeciwko temu, one blokują pewne drogi rozwoju. I to jest, ja wiem, że niektórzy od razu będą to kojarzyć z jakimś kluczem, teraz ideologicznym, powiedzmy, że ja tu się wpisuję w pewien schemat ideologiczny. Natomiast to tak nie jest. To, 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 to nie jest ani, ani nie wynika z ideologii, ani ideologią nie jest w sensie przejawów tego. Jest to bardzo ważnym, jest to bardzo ważnym ukazaniem dróg blokowania rozwoju w tym świecie. I to opisałem w sposób naprawdę nowy. Proszę tutaj nie podchodzić do tego z punktu widzenia jakichkolwiek uprzedzeń, dlatego że ja to opisuję w oparciu o fakty i przedstawiam w sposób nowy, nieopisywany dotychczas. W każdym razie ten aneks wydaje mi się bardzo ciekawy. On, ja wiem, że to, tak jak powiedziałem, ludzie mają w głowach zakodowane pewne schematy i przez pryzmat tych schematów to zjawisko widzą. Natomiast to wcale tak nie jest. Ja tu opisuję to zupełnie inaczej i, i myślę, że to jest bardzo ważna część tej książki. To tyle, jeśli chodzi o książkę Cywilizacja Światła. Równolegle z nią ukazała się też książka zupełnie inna, poświęcona Tajemnicą związanym jeszcze z II wojną światową i z III Rzeszą, pod, książka pod tytułem Kolonia, godność, niemieckie imperium w Andach. Ona jest czymś podobnym do książki Odessa i Hitler w Argentynie, która miała wiele wydań. Ja już nawet nie pamiętam dokładnie ile, ale w każdym razie cieszyła się bardzo dużym e, zainteresowaniem i oczywiście nie ma już po niej dawno śladu, mimo tego, że tych wydań było kilka. Jest bardzo trudna do zdobycia w tej chwili. E, książka Odessa i Hitlera w Argentynie opisywała diasporę nazistowską w Ameryce Południowej bardzo wnikliwie, dlatego że ja znam tamtejszych badaczy i sam tam to badałem badałem to w archiwach na całym świecie. Więc to, co tam było opisane, jest bardzo, czy było nowatorskie. Najlepszym dowodem właśnie jest to, że, że książki nie ma i nie ma już po niej śladu. I to jest, jakby, można by to na, właściwie nazwać drugi, drugą częścią tamtej książki. To znaczy, to jest książka poświęcona Niemcom, nie tyle w Argentynie i w Paragwaju, tak jak było w tamtej książce, tylko raczej w Chile. I to jest, Temat bardzo ciekawy, dlatego że on w ogóle prawie nie był opisywany, a prawie nie był opisywany na świecie, a w Polsce w ogóle diaspora niemiecka tam nie była opisywana. Przy czym, co jest o tyle dziwne, że w Chile była centrala Odescy, organizacji byłych członków SS, i tam się koncentrowały wszystkie te nici najważniejsze. I działy się rzeczy no, nieprawdopodobne. Przede wszystkim widać w cudzysłowie nieprawdopodobne. Przede wszystkim widać było tam y, olbrzymi kapitał, olbrzymie pieniądze, którymi Niemcy dysponowali właśnie w Chile. Y, ja to, tutaj opisałem tą historię głównie pod kątem centrali niemieckiej diaspory w tym kraju, która nazywała się kolonia Dignidad, czyli właśnie tytułowa kolonia Godność. Formalnie nie, była to, nie było to powiedzmy, że miejsce nazistowskie, ale wiele ścieżek nazistów tam się krzyżowało i te powiązania tam były bardzo wyraźne, mimo że formalnie szefem tej kolonii nie był nazista. Książka jest, tak jak powiedziałem, no ona jest stosunkowo nowatorska, znaczy jest bardzo nowatorska, dlatego, że nie ma w Polsce żadnych odpowiedników, jeśli chodzi o, o całą tą tematykę, która jest tu przedstawiona. Ja myślę, że ona jest udana, dlatego, że ona była napisana około 3 lata temu. Potem ja do tego tematu jeszcze do tej książki wracałem, jeszcze ją uzupełniałem, przerabiałem. Także w sumie ona jest bardzo dopracowana i prezentuje bardzo dużo nowych informacji. Właściwie wszystkie, które tutaj są, są nowe. Rzucają one zupełnie nowe światło. Uwaga na jakby można to nazwać jest to zupełnie inny epilog II wojny światowej niż znany ludziom. Pokazuje ona, że. Niemcy utrzymywali yy, kontrolę nad gigantycznymi środkami finansowymi, mieli bardzo dużą władzę po wojnie, zachowali tę władzę, mieli tę władzę potężną, naprawdę. To oni robili w tej kolonii doświadczenia, na przykład nad. Yy, tam były realizowane całe programy eksperymentów na ludziach właściwie, czyli oni kontynuowali to, co robili w III Rzeszy właściwie tam, w sposób znacznie bardziej. Yy, no można powiedzieć ponury niż to co się działo na przykład w Argentynie, gdzie takich rzeczy w ogóle nie było. W tej kolonii godność realizowano między innymi i to myślę, że zainteresuje tych ludzi, którzy niekoniecznie się interesują III Rzeszą czy II Wojną Światową, realizowano programy, wypracowywano metody właściwie takie, które dzisiaj się określa mianem mind control. Czyli kontroli umysłu, sterowania umysłami, właściwie to by było właściwsze tłumaczenie, we współpracy z różnymi służbami specjalnymi. Między innymi z chilejskim wywiadem, z CIA i z zachodnio niemieckim wywiadem BND. Niemcy to tam robili, tam to wypracowywali. Więc kwestie takie, które dzisiaj wracają, gdy ludzie myślą o tak zwanym nowym porządku świata. I tworzeniu państw totalitarnych, społeczeństw totalitar totalitarnej kontroli nad ludźmi. Więc ta książka to, z tego punktu widzenia również jest ciekawa, dlatego że ona pokazuje, jak te programy powstawały i dzięki komu, to znaczy dzięki nazistom to rozwijano. I to jest też bardzo ciekawy epizod, który w ogóle nie był w Polsce w tym kontekście opisywany. Więc książka jest naprawdę nowatorska. I poza tym jej dosyć ciekawą zaletą jest to, że ona opisuje dzieje tej kolonii, godność i wszystkiego, co się z nią wiązało oczywiście, i wszystkich wątków pobocznych, które o nią zahaczały, jeśli można to tak określić. Opisuje tą historię w porządku chronologicznym, to znaczy od powstania poprzez różne perypetie programy aż do ponurego końca. Bo na szczęście to się skończyło, przynajmniej tam się skończyło w Chile. Więc jest tutaj pewna chronologia, i można to czytać tak jak. Odbiór tego jest taki, jakby się czytało książkę sensacyjną, gdzie jest pewien po porządek wydarzeń od początku do końca. Czyta się tę książkę dosyć dobrze, to od razu mówię. I to nie jest moje wrażenie, tylko to już są opinie ludzi, którzy. paru osób, które ją przeczytały. Więc mogę ją. Z czystym, sumieniem, z czystym sumieniem polecić przypominam: Kolonia, godność, niemieckie imperium Wandach. Książka bardzo pionierska i przedstawiająca rzeczy, o których w ogóle nie pisano dotychczas w Polsce. Tak jak i Cywilizacja Światła, oczywiście. I to by było wszystko, jeśli chodzi o te książki, które teraz się ukazały. I tradycyjnie na zakończenie powiem jeszcze dosłownie parę zdań o książkach, które które zostały przygotowane, albo które piszę, i które ukażą się w przyszłym roku, czyli w 2022. To znaczy ukażą się, jak zwykle, prawdopodobnie w lutym 2022 roku. Będą to dwie książki. Krótko o nich powiem. Pierwsza książka, bardzo obszerna, już jest przygotowana, w zasadzie gotowa do druku, więc mogę powiedzieć, jaka jest objętość 272 strony. Czyli dosyć sporo, pod tytułem Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Więc ona można powiedzieć, że będzie aneksem do tych kwestii duchowych, rozwoju duchowego, aspektów związanych z rozwojem duchowym, które opisałem w tej książce. I jest to wyjaśnieniem, głównie ona będzie przedstawiać wyjaśnienie. Skąd, Jak to się stało, że religie, w tym chrześcijaństwo, stały się takimi kultami archaizmów? To znaczy, w religiach funkcjonuje taki mechanizm, że najbardziej uświęcone jest to, co jest najstarsze. Więc religie, w tym chrześcijaństwo, dziedziczyły archaizmy, archetypy, pradawne wzorce od starszych religii. I w efekcie tego bardzo wiele motywów w chrześcijaństwie można prześledzić też aż do no, dosyć głębokiej epoki kamiennej. To jest wszystko to, co się wiąże z płodnością, plus takie rzeczy jak woda święcona, prawda? Z martwych stawanie młodego Boga na wiosnę i tak dalej. To wszystko są rzeczy sięgające wręcz, ja już powiedziałbym nawet nie, nie neolitu, tylko paleolitu. I mechanizm tego utkwienia. Religii w tych archetypach, w tych archaizmach jest mało znany, a jest to o tyle ważne, że on wyjaśnia, dlaczego religie są tak silnym czynnikiem rozwojowym, tak silnym czynnikiem blokującym drogę ku przyszłości ludzkości i dlaczego muszą ustąpić miejsca czemuś zupełnie innemu. Prawda więc ja to opisałem bardzo wnikliwie, bardzo obszernie, tak jak powiedziałem. Książka jest gruba, ukaże się w lutym 2002 roku. Co więcej, ona właściwie powinna być dużo grubsza, ale nie mogła być za gruba, więc sprowadziło się to do tego, że ta książka, która się ukaże w lutym, ona będzie pierwszą częścią tego. Druga część ukaże się na jesieni 2022, 2022 roku. Przypominam, książka pod tytułem Dlaczego religie muszą ustąpić w miejsca wyższej duchowości? To jest jedna pozycja, która ukaże się w przyszłym roku, a druga, no na pewno nie mniej ważna, to będzie druga część książki: Uwaga, przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. Ja tam rozwinę rzeczy, również których w pierwszej części książki przemiany na Ziemi nie opisałem, ale przede wszystkim druga jej część będzie poświęcona perspektywie, jaka będzie bardziej aktualna w przyszłym roku, perspektywie budowy nowego świata. Barierom na, na drodze ku tej budowie i tak dalej. I pewne rzeczy z tym związane będę rozwi rozwinę w niej dużo bardziej konkretnie, niż mogło to być w pierwszej części Przemian na Ziemi. Dlatego, że Również tak jak w przypadku tej książki pewne rzeczy byłyby przedwczesne. Więc myślę, przepraszam, za samochwarstwo, ale wydaje mi się, że zapowiada się ciekawie, i że najbliższe książki też będą warte zauważenia na pewno i jestem przekonany, że wydarzenia będą zwracać też uwagę na nie, dlatego że wkraczamy w kulminacyjną fazę przemian teraz. Dziękuję bardzo.